Witam, chciałem pokazać, jak skonfigurować termostat bezprzewodowy Salus do pracy w taniej taryfie G12W, tak żeby wykorzystać maksymalnie tą taryfę, a więc grzać trochę mocniej w ciągu nocy i w weekendy. Najważniejsze, co trzeba zrobić, to ustawić datę i godzinę w termostacie. Żeby to zrobić, używamy trzech przycisków u góry: D, H i M. Dzień, godzina, minuta. A więc jak klikniemy sobie przycisk D, zacznie zmieniać nam się numer dnia. Dzisiaj jest czwartek, a więc dzień czwarty. Godzina też jest. Godzina jest dobra. Minutę przesuwam do przodu, a więc mamy 13:43 w czwartek. Oprócz tego Salus wyświetla jeszcze aktualną temperaturę. To, że jest w trybie grzania, wyświetla aktualny tryb, czyli tryb dzienny, bo jest słoneczko, i nazwę programu. Jeżeli chcemy, aby Salus pracował w taryfie G12W, to trzeba mu dopasować godziny pracy, a więc trzeba zmienić program. Programy są wypisane tutaj z tyłu na klapce, o, tak jak widać. A ten, który będzie nas interesował, to będzie to program szósty. Ustawimy go sobie od poniedziałku do piątku. Trzeba tylko ustawić w nim odpowiednio godziny, tak żeby pokrywały się z taryfą G12W. Dobra. Teraz tak, żeby zmienić na każdy dzień program, przyciskamy najpierw przycisk PROG. Tak? Za pierwszym razem nam się podświetli, za drugim przejdziemy już do wyboru programu. I tym przyciskiem niżej prog wybieramy sobie aktualny program. Jest program szósty, tyle że on nie jest ustawiony pod taryfę G12W. To jest taki modyfikowalny, który możemy sobie zmienić. I żeby go zmienić, klikamy sobie, o jeszcze raz wejdę, bo mi weszło, klikamy sobie księżycem i ustawiamy, kiedy ma być program nocny. Od 0 do 6 jest nocny, następnie od do 13 znowu dzienny, potem 2 godziny nocnego i dalej do godziny 22 jest program dzienny i 2 godziny nocnego. Czyli teraz wygląda to w ten sposób, że tam, gdzie nie ma kropek, tam jest program nocny, a więc od północy do 6, potem jest program dzienny, następnie od godziny 13 do 15 dwóch kwadracików znowu nie ma, jest program nocny, program dzienny do godziny 22 i od godziny 22 znowu mamy program nocny. Czyli nawet teraz nam się zmienił symbol na wyświetlaczu ze słoneczka na księżyc, bo jest godzina 13:45, a więc aktualnie jest program nocny, bo jest tańszy prąd. To, co trzeba jeszcze zrobić, to ustawić ten program szósty na wszystkie dni od poniedziałku do piątku. Żeby to zrobić, wciskamy górny przycisk PROG i dalej go wciskając zmieniamy sobie dni. Jedziemy do poniedziałku, mamy poniedziałek, zmieniamy na program szósty dolnym przyciskiem PROG, wtorek, znowu program szósty, środa, program szósty, czwartek program szósty już jest, piątek program szósty, na sobotę i na niedzielę wybieramy w całości program nocny, a więc jest to program piąty, bo chcę mieć, bo tam w tej godzinie, w te dni jest cały czas tańsza taryfa, a więc na szósty i na siódmy dzień ustawiłem program piąty, a więc cały czas temperaturę będziemy mieli tą bardziej komfortową. I aktualnie mamy ustawione taryfy, nie mamy ustawione jeszcze temperatur. I tutaj temperatura to jest sprawa bardzo indywidualna każdego użytkownika. Zazwyczaj jest tak, że klienci ustawiają sobie temperaturę o około pół stopnia wyższą w nocy, po to, żeby pompa pracowała trochę więcej na tym tanim prądzie, dzięki czemu ogrzewanie jest tańsze. Teraz to ustawię, pokażę, jak ustawię się temperaturę. Żeby ustawić temperaturę, klikamy przycisk temp,
Dwa razy. Zacznie nam mrugać temperatura. Teraz jest 18 stopni ustawione w nocy, a chcę mieć wyższą temperaturę, a więc podnosimy przyciskiem słoneczka na temperaturę, załóżmy sobie 22,6. Następnie możemy zmienić jeszcze temperaturę dzienną na temperaturę niższą o te pół stopnia, czyli 22, nie i 6, tylko 22 na przykład równi. Mamy teraz 0,6 stopnia różnicy i teraz pompa będzie pilnowała temperatury 22 i 6 w godzinach taniego prądu, a 22 stopnie wtedy, kiedy prąd jest droższy. To w sumie wszystko, można tylko jeszcze jedną rzecz sprawdzić, to jest histereza, czyli jak szybko pompa reaguje na zmianę temperatury. Żeby to sprawdzić, przytrzymujemy przycisk OK. Teraz ja go przytrzymuję. O, mamy wybór trybu. Tryb grzania jest OK. Prawidłowo, więc wciskam jeszcze raz OK. Następnie jeszcze raz OK. O, i tutaj. Standardowo ta wartość jest równa 1, czyli dopiero jak spadnie temperatura o 1 stopień od zaprogramowanej, termostat wyśle do urządzenia informację, żeby grzać. A my chcemy, żeby ta wartość była mniejsza, czyli żeby to było pół stopnia, więc jeszcze raz sobie w to wejdę i za pomocą słoneczka albo księżyca zmieniam na 0,5. Zatwierdzam przyciskiem OK i mamy. Teraz ten termostat jest już skonfigurowany do pracy w taryfie G12W.